Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 21. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie. Wierność braterstwu dzieci Bożych. Myśląc o Maryi, Matce Bożej, widzimy ją zawsze w blasku wiekuistej chwały, gdzie wyniesiona nie tylko ponad wszystkich ludzi, jacy byli, są i będą, ale i ponad wszystkie chóry anielskie. Oręduje za nami jako Matka najmiłościwsza i najłaskawsza, szafarka Bożych łask, pocieszycielka strapionych na tym łez padole. To też wydaje nam się często, iż stawianie Matki Boga, tak nieskończenie wywyższonej ponad nas, za wzór naszej doli i naszego postępowania, jest tylko jakąś pobożną przenośnią, nie mającą żadnego praktycznego zastosowania. A jednak w samej Ewangelii widnieją dwa zdania, w których Chrystus Pan stwierdza wyraźnie, iż warunki świętości, jakie Bóg stawiał Jego Matce, niczym nie różnią się od tych, jakie stawia nam. Zarazem słowa w tych zdaniach zawarte świadczą o tym, iż stawianie Maryi na równi ze wszystkimi wyznawcami chrystusowymi wysuwa ją właśnie na ich czoło. Nikt bowiem do tych powszechnych warunków świętości nie dorósł w tej mierze, co ona. Pewna niewiasta z tłumu, czytamy u świętego Łukasza, donośnym głosem rzekła do niego: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, któreś ssał. A on rzekł: raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Wymowa tych słów jest jasna. Maryja jest błogosławiona nie dlatego przede wszystkim, że jest cielesną matką Jezusa, ale dlatego, że nikt tak jak ona nie nasłuchiwał ustawicznie głosu Bożego i nie strzegł go tak, wprowadzając w życie. Gdy śledzimy postępowanie Maryi, widzimy, że miała ona w najwyższym stopniu poczucie swego braterstwa ze wszystkimi dziećmi Bożymi, swojej z nimi wspólnoty. Widzimy, że jej wierność nie była nigdy wiernością czysto jednostkową, ale zawsze obejmowała swym zasięgiem każdą duszę i każdą sprawę. Wierność można pojmować i bardzo wielu ludzi ją pojmuje jedynie jako dbałość o to, aby samemu nie zboczyć z drogi do celu, aby samemu przedzierać się poprzez wszystkie przeszkody życia ku Bogu i zdobywać nasze osobiste zbawienie. Oczywiście włączamy w tak pojętą wierność również i to, co nazywamy miłością bliźniego, uczynki miłosierne. Wiemy przecież, iż naczelne przykazanie Boże obok miłości Boga stawia tuż miłość bliźniego. Ale jeśli ktoś pojmuje wierność wyłącznie jako troskę o własną duszę, to przeważnie też miłość bliźniego czy uczynki miłosierne będzie pojmował wyłącznie pod kątem widzenia własnej doskonałości. Uczyni z nich po prostu pole do zbierania zasług, niewiele troszcząc się o to, czy jego wierność rodzi i wzmacnia wierność innych. Będzie zawsze dawał jedynie z myślą o wzbogaceniu własnych zasług na wieczność, nie zastanawiając się nad tym, czy i czym wzbogaca innych. Taka wierność jest, powiedzmy szczerze, tylko zakapturzoną postacią samolubstwa, które dba tylko o siebie i o własną cnotę. Jest zwyczajnie cnotliwością faryzeusza. Nie jest prawdziwą wiernością ani Bogu, Ewangelii i Kościołowi, ani Ojczyźnie. Bo Bóg jest naszym wspólnym Ojcem w niebie, wobec którego jesteśmy wszyscy braćmi. Ewangelia jest dobrą nowiną, którą Pan Jezus kazał apostołom przepowiadać wszelkiemu stworzeniu. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa,
którego wszyscy jesteśmy członkami, a ojczyzna jest na równi matką całego narodu. Rzecz jasna, iż powinniśmy się przede wszystkim troszczyć o wierność własnej duszy, gdyż z niej w pierwszym rzędzie zdamy rachunek. Ale tylko w pierwszym rzędzie, bo na pewno Pan Bóg zażąda od nas również rachunku z wierności wielu naszych braci. A odpowiedź? Zalim jest stróżem brata mego, jest jak wiadomo odpowiedzią Kaina. Przypomnijmy sobie, co Pan Jezus mówił o straceniu i znalezieniu własnej duszy. Bo kto by chciał zachować duszę swą, straci ją. A kto by stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją. Nie trudno zrozumieć, co te słowa znaczą. Kto troskę o wierność ogranicza do troski o własną duszę, uważając swój stosunek do bliźniego tylko za pole do zbierania zasług, ten może ją niepostrzeżenie stracić. A kto w wielkim, powszechnym umiłowaniu sprawy Bożej i dzieci Bożych troskę o własną duszę włączy, wtopi w troskę o całokształt Bożego dzieła, o zwycięstwo Boże w innych duszach, w przemożne pragnienie wierności i świętości dla wszystkich członków społeczności Chrystusowej, ten duszę swą odzyska na żywot wieczny. To, że będziemy sądzeni z uczynków zwanych miłosiernymi, wiemy wszyscy. Podany przez Chrystusa Pana opis sądu ostatecznego nie pozostawia nam w tym względzie żadnej wątpliwości. Jednak pojęcie uczynku miłosiernego rozumiemy zazwyczaj w sposób zbyt dosłowny, jako materialne nakarmienie, napojenie czy przyodzianie. Gdyby w ten tylko sposób pojmował je Chrystus Pan, gdy je uroczyście zapowiadał, należałoby przyjąć, że zbawieni mogą być tylko ci, których stać na poratowanie uboższego od siebie. A to jest oczywiście gruntownym nieporozumieniem. Skoro Pan Jezus chwalił ubóstwo, a błogosławieństwo obejmujące ubogich duchem umieścił na czele swoich błogosławieństw. I tu znów wracamy do sprawy tracenia własnej duszy. Któż bowiem jest ubogi duchem? Chyba właśnie ten, kto niczego nie chce gromadzić dla siebie, nawet zasług. Ten tylko, dla którego nawet troska o własną wierność nie jest troską o siebie, tylko o swoją cnotę, zasługę. Lecz troską o wielką sprawę Boga, Kościoła i narodu, a więc o zasługę, cnotę i wierność całej wspólnoty. Obok uczynków miłosiernych względem ciała stawia Kościół tyleż uczynków miłosiernych względem duszy. Ale i te pojmujemy zbyt dosłownie i wąsko. Gdy pomyślimy o tym, jak należy wątpiącym dobrze radzić, czy nieświadomych pouczać, to zawsze nam się zdaje, że trzeba to koniecznie robić przy pomocy słów. I wtedy pod wpływem troski o wzbogacenie przede wszystkim własnej duszy, w zasługi, często bliźnich mocno ranimy. Na przykład ratując bliźniego wsparciem materialnym z myślą o własnej zasłudze. Nie myślimy o tym, czy sposób, w jaki to czynimy, nie upokorzy go przypadkiem i nie wzbudzi w jego sercu buntu w stosunku do tego miłosierdzia, jakiemu świadczymy. Pouczając lub radząc, myślimy przede wszystkim o tym, aby wykazać, że to my mamy słuszność. My posiadamy prawdę. My górujemy nad nim. I wtedy zamiast go przywieźć do Boga, często oddalamy go od prawdy na zawsze. To wszystko jest tylko szukaniem duszy własnej, a nie straceniem jej w wielkiej trosce o wierność naszych braci. Nigdy nie rozwiążemy sprawy, jak należy uczynki miłosierne i miłość bliźniego okazywać z zupełnym zapomnieniem o sobie, z zagubieniem ciasnej troski o własną duszę, by ją odnaleźć w osiągniętym zwycięstwie sprawy Bożej, dopóki nie przyjmiemy za wzór uczynków miłosiernych Maryi,
przekazanych nam przez Ewangelię. Oto widzimy, jak natychmiast po zwiastowaniu Maryja nie zamknęła się w kręgu własnej tylko wierności wobec tajemnicy, jakiej się stała przybytkiem, ale natychmiast śpiesznie udała się do Elżbiety, by nieść jej całą pełnię uczynków miłosiernych. Niosła jej materialną pomoc swych młodych sił, skrzętnych dłoni i gospodarskich umiejętności, a zarazem niosła jej potęgę łaski, niosła jej samego Boga. A w jaki sposób zostało przekazane całe to niezmierzone bogactwo? Przez zwykłe pozdrowienie. Nie było tu żadnych słów. Było to, co poucza i radzi o wiele wymowniej i o wiele skuteczniej niż słowa. Była miłość wyrażająca się w głosie, w promienności uśmiechu, w życzliwości spojrzenia, w tym, co my dziś nazywamy postawą. Była to postawa promieniejąca Bogiem. Słowa wypowiedziane w najlepszych nawet zamiarach mogą być bardzo niezręczne. A jeśli są nacechowane poczuciem wyższości, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Postawa promieniejąca miłością Bożą jest zawsze niezawodna. I znów w Kanie widzimy, jak Maryja będzie dążyła do tego, aby poprzez pomoc materialną obdarzyć największym darem duchowym – łaską. Bo najbardziej błahy dar, nawet drobna przyjemność, jeśli jest dany bez żadnej myśli o sobie, a tylko z miłości, z wyłącznej troski o innych, może łasce utorować drogę tam, gdzie zawiodły najbardziej przekonywujące słowa. Gdy Maryja zgromadziła w wieczerniku uczniów Chrystusowych, osieroconych po wniebowstąpieniu, nie usłyszymy, aby ich słowami pocieszała lub zachęcała do wiary i nadziei. Po prostu uklękła do modlitwy, a za nią uklękli i oni. Prośmy Maryję pokornie i żarliwie o to, by nas nauczyła postawy miłości, która jest sumą i szczytem wszystkich uczynków miłosiernych, a zwłaszcza, by nas nauczyła, jak należy w ognisku tej miłości zagubić samolubną troskę o siebie, aby ogarnąć miłością wszystkich braci naszych, z którymi złączeni jesteśmy w jedno ciało mistyczne Chrystusa. Amen.